MPO przejęło utrzymanie zimowe w mieście. W całym mieście? Dawno temu, w całym. Tak. Tak, w zasadzie tak. Jesteśmy odpowiedzialni za organizację całego oczyszczania zimowego, czyli mniej więcej ponad połowę obszaru miasta obsługujemy my, jako my, w sensie MPO, Kraków. Tą drugą część organizujemy FETARG, mamy wykonawców, którzy są odpowiedzialni za poszczególne rejony i obszary. Czyli generalnie i tak to wszystko organizujecie, koordynujecie, czym dysponujecie? Po pierwsze mamy sprzęt, który jest całkowicie uniwersalny. Możemy go używać i latem, i zimą. Większość naszych pojazdów spełnia normy najbardziej wyśrubowane, jeśli chodzi o eko. Cóż, to jest pewien standard komunalny. Tutaj nie ma Mercedesów ani syrenek, tylko są pojazdy, które są drogie. Taki samochód może kosztować 1 000 000 zł. Dokładnie, bo tu kosztuje komputer, który co robi w tym aucie? Znaczy tutaj jest wiele mechanizmów. Można w takiej solarce regulować stopień posypywania, w sensie ile tej soli na metr kwadratowy sypiemy. Jest cały mechanizm, jeśli chodzi o poruszanie pługiem, który się może poruszać w 3 płaszczyznach, więc tutaj musimy mieć też jeszcze jeden czynnik, czyli tych operatorów. Przybliżmy też może tą technologię wczesnego reagowania przed opadami śniegu. Czy macie w mieście system monitorowania tego momentu rosy, który decyduje o tym, że lód powstaje na jezdni? Mamy taki system, który monitoruje temperaturę w różnych punktach miasta, na różnej głębokości, na różnej wysokości. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, na które patrzymy, bo mamy mapę, na której na różne kolory podświetlone są poszczególne obszary miasta, czyli my widzimy, od której strony idzie mróz. I tam najpierw wysyłamy samochody, które już czekają na to, aby móc zacząć pracować, nie stojąc w korkach, że dopiero będziemy wyjeżdżać w momencie, kiedy zaczną być problemy. Bo proszę Państwa, odśnieżanie zaczyna się, zanim śnieg zaczyna padać, bo się posypuje właściwie suchy czy mokry asfalt zwilżoną solą, która się przykleja do asfaltu. Jeśli ona by była sucha, no to przejadę autem i rozwieję ją, rozdmucham po jezdni, natomiast ona się przykleja i kiedy śnieg spadnie potem na nią, on topnieje. Znaczy to się nazywa gruntowanie i to jest to coś, co zrobiliśmy, wiedzieliśmy, że będzie padał śnieg, więc nawet na 2 godziny przed opadem śniegu wypuściliśmy solarki, wyjechało 50 solarek, przejechały wszystkie ulice główne, jak zaczął padać śnieg, to nie było ślisko. To w takim razie, nie wiem, czy to wina internetu, czy tych, którzy do niego piszą. Ja czytam takie słowa, które kojarzą mi się z jakąś strasznie biblijną rzeczą. Armagedon w mieście, dramat, auta się ślizgają. Nawet MPK się poskarżyło, że nie wszędzie dojeżdża. Czy istnieje priorytet tras odśnieżanych? Czy priorytet dla nas to jest odśnieżanie tych ulic, po których jeździ komunikacja miejska. Ale przypomnę, że w ramach naszej gminy, to znaczy MPK miało problemy na liniach aglomeracyjnych, które wykraczają poza obszar gminy i na tych obszarach, gdzie nasze solarki już nie jeżdżą. No tak, właśnie. To były problemy i to wiemy i zazwyczaj są, bo teren jest tam też zazwyczaj górzysty, na przykład na północy Krakowa często są problemy, a tam wjeżdżamy w dolinki pokrakowskie, więc tam zwykle jest trudno. Czyli tam, gdzie się Państwo spotykacie z czymś, co utrudnia Wam jazdę, to może nie jest to Armagedon, tylko po prostu zimowe warunki jazdy. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć jedną kardynalną rzecz, która zawarta jest w kodeksie ruchu drogowego. Mianowicie kierowca powinien dostosować sposób poruszania się do warunków jazdy. To jest kardynalny obowiązek każdego kierowcy. Więc jeżeli jest jeszcze dużo śniegu, jeżeli go nie możemy pokonać, to lepiej chyba zostawić auto w domu.